Cześć, z tej strony wasz ulubiony instalator Ariel. Jak widzicie, jestem na delegacji, tak się mówi, jak się jeździ na wakacje. I tak sobie pomyślałem, że rozwiążemy jeden odwieczny problem, z którym bardzo często do nas przychodzicie. Czy mamy robić wyciąg kuchenny, czyli tak zwany okap, czy mamy go nie robić? Tutaj mamy piękną sytuację, bo taki okap znajduje się w tym oto miejscu i ten okap ma prawo działać. Widzicie, jak on wygląda? Troszeczkę jest obkadzony z tego względu, że wyciąga on dym z grilla, który znajduje się wewnątrz restauracji. Jest on troszeczkę obkadzony, ale pokażę wam, dlaczego on działa i dlaczego u was ten okap działać nie będzie. Nie wiem, czy mówiłem wam, ale jesteśmy w Grecji. Tutaj mamy piękny dach. Przy okazji zrobimy reklamę. Restauracja. Bardzo dobre jedzenie. Chyba najlepsze, jakie tutaj jadłem na wyspie. I teraz zobaczcie, o co chodzi. W tamtym miejscu znajduje się okno. Te okno jest już, jak widzicie, dość stare, nieszczelne. A tutaj mamy drzwi, które ostatni raz były zamknięte chyba w 1984 roku. Pięknie w środku to tutaj wygląda. I tutaj mamy kuchnię. Jak widzicie, kuchnia jest otwarta, kuchnia nie ma drzwi. Tutaj mamy okna, które, umówmy się, nie są najbardziej szczelne. Do tego mamy to miejsce tutaj, czyli te drzwi, które, no też umówmy się, nie są nazbyt szczelne. I teraz co się dzieje? Tamten wyciąg, który znajduje się w tym miejscu, widzicie go tam? Tutaj. Ten wyciąg zaciąga powietrze z każdego miejsca, w którym się znajdujemy, czyli stamtąd, stamtąd, z tego miejsca, gdzie ja się znajduję. Tutaj wszędzie mamy nieszczelności. Natomiast co się stanie, kiedy taki właśnie wyciąg załączycie w waszym szczelnym domu, gdzie mamy już nie dwu, ale trzyszybowe okna, gdzie mamy już przecież położony na szczelnie, w sposób szczelny mamy położony styropian. Tak, murarze już też mniej piją, więc te otwory w ścianach też wyglądają zupełnie inaczej. W związku z czym, jeśli tak wygląda nasz budynek, to nas spokojnie jesteśmy w stanie te powietrze skądś zaciągnąć. W sytuacji, w której nasze domy są szczelne, jest wentylator, taki sam jak w tamtym miejscu za nami. Ten wentylator pracuje, ale skąd on ma wziąć to powietrze? Przecież macie drzwi pomiędzy kuchnią a salonem, macie szczelne okna, macie idealnie położony dach, bo przecież w ciągu dnia, kiedy jest ciepło, fajnie jest otworzyć okno, żeby to powietrze zabrać z zewnątrz ciepłe, przeciągnąć przez nasz dom i wypuścić zużyte powietrze na zewnątrz. Tak w sytuacji, kiedy jest na dworze zimno, kiedy mamy minus 10, 0 stopni, w domu temperatura nagrzana do powiedzmy plus 22 na przykład i wpuszczamy do domu zimne powietrze z dworu o temperaturze dużo, dużo zimniejszej. Jeśli nasz dom jest szczelny, odpalamy okap, tam się nic nie dzieje. Tam chce zaciągnąć ten wentylator skądś powietrze, ale bardzo często po prostu mieli powietrze, które gdzieś tam jest z boku i tak sobie jakoś tam nie za bardzo właściwie działa. Dlatego też wasze okapy, jeśli już takie macie, mówicie, że właśnie nie działają. Taki szybki wrzut. Zobaczcie, jaka piękna pogoda. Pozdrawiam was. Cześć.